Dzień dobry, serdecznie witam. Pokażę Wam pewną ciekawą rzecz. Mamy tutaj urządzenie i ostatnio będąc na targach w Kielcach pokazali mi technicy, jak włączyć go w trybie serwisowym, jakie guziki przytrzymać przez pewien okres czasu, żeby wszedł w tryb serwisowy. I co ciekawego dzięki temu trybowi możemy zrobić? Po pierwsze zobaczcie, w tym momencie mogę włączyć tutaj moją zwykłą tą ładowarkę. Ona w tym momencie jest wyłączona, włączymy sobie i w tym momencie to urządzenie zasila tą ładowarkę, widzicie? I ja ją teraz podpinam, bezpiecznie podpinam tutaj do wejścia do ładowania tego urządzenia. Czyli biorę z urządzenia prąd do ładowarki i podpinam ten prąd z powrotem, żeby ładować urządzenie. Teraz urządzenie samo się ładuje. Oczywiście jest różnica w mocach, ponieważ w tym momencie napięcie, które tu idzie, trochę tracimy tego napięcia na zasilaczu i przez to ładowanie nie do końca występuje, czyli nie uda nam się zwiększyć tutaj ilości naładowanej baterii, ale co najciekawsze, powiedziano mi, że mogę zastosować autotransformator. Urządzenie, które podniesie napięcie z tego urządzenia i daje większe na zasilacz. Dzięki temu będzie brało mniej prądu, a więcej będzie wracało. I zobaczcie, przygotowałem tutaj eksperyment. Podpinam. Ciężko trafić. Jest. Buczy transformator. Niestety buczy transformator. I teraz ja sobie to przestawię bliżej. Bardzo ważna rzecz. Musimy dostroić napięcia. 231 V mi w tym momencie wychodzi. Tym przewodem, zobaczcie tutaj, ja wam go podniosę. Tym przewodem wychodzi mi 231 V i ono wchodzi tu na autotransformator. I z niego wychodzi mi 233 V. Ja teraz delikatnie podniosę napięcie do maksymalnego dopuszczalnego napięcia, jakie jest tutaj na tym urządzeniu. Dobra, 250 V. Zobaczcie, różnica. Wychodzi 231, wchodzi 250. Jak wyłączę zasilanie, to oba napięcia nam się wyzerują. Widzicie? Ponownie włączę zasilanie i one się pojawią. Sprawdzamy, czy wszystko jest ok. 250, to jest bardzo ważne. To musi być dostrojone, bo inaczej no, może być wielki problem i urządzenie musi pracować w tym specjalnym trybie serwisowym. 251, 230. Dobra. Włączymy teraz ten zasilacz do napięcia. Zapaliła nam się dioda. I teraz najważniejsza rzecz. Muszę podpiąć tutaj zasilanie. Uwaga. Poszło. Ja wam przybliżę o sytuacja, jaka jest. Urządzenie musi się dostroić. Okulary muszę założyć. Dobra. Dostrajamy urządzenie. Input, output.
Dostrajamy. Zobaczcie, co się dzieje. Spada nam energia, którą urządzenie w tym momencie pobiera, a tu nam się zwiększa energia, które urządzenie w tym momencie daje. Już bardziej nie da się tego dostroić. 75 W energii jest tutaj pobierane przez urządzenie, a 147 W w tym momencie energii jest wprowadzane. Już nam zwiększyło się o 1%. Widzicie? Już nam zwiększyło się o 1%. Tryb eko włączymy. Czy może wyłączymy tryb eko, żeby... O, nie znikało nam, nie wyłączało się. 71%. Ja zostawię to, żeby na waszych oczach wzrosło o te kilkanaście procent. To działa. Może czekajcie, jeszcze jedną rzecz zrobimy. O, troszkę doświetlę to. Tu mamy drugie wyjście. I wiecie co? Tutaj, jeżeli w tym momencie podłączymy odbiornik prądu, który będzie pobierał z tego urządzenia energię różnicę, czyli 50 W, to to urządzenie nie będzie nam się rozładowywało. I ja za chwilę podłączę je w tym trybie, jeżeli teraz się naładuje i to działa, podłączę go w tym trybie i będzie to szło online na moim kanale, transmisja online, link macie w opisie tego filmu i będziecie mogli zobaczyć, jak to działa. Będzie żarówka, będzie to i będzie tam cały czas żarówka mogła świecić dzięki temu układowi, który zbudowałem. Kolejne, widzicie? 72% już podskoczyło do 72%. Także, jak widać, działa to w sposób znakomity, bez żadnego problemu. Dobra, zostawmy to na te parę minut. Ja się zajmę chwilę pracą swoją. Tutaj jestem, cały czas pilnuję tego, widać mi zresztą. To na żywo jest. Muszę pilnować, bo to, wiecie, jak to z Chińczykami bywa, nie zawsze jest to oczywiste. Przyspieszę oczywiście teraz obraz, żeby było szybciej. Siedemdziesiąt 78%, widzicie? I myślę, że mniej więcej wszystko wam to pokazało. Wiecie, o co chodzi. Działa nam takie perpetuum mobile. Oczywiście mogę jeszcze raz dokładnie wam to pokazać, o co chodzi, żeby nie było mówione. Więc zobaczcie sobie. Napięcie wychodzi z tego urządzenia tędy. Trafia tu. Tutaj mamy w tym momencie 229,8 V. Tym urządzeniem przez tą spiralę trafia do autotransformatora. W autotransformatorze mam podniesione napięcie. Tym reguluję. Muszę bardzo uważać, żeby nie uszkodzić. Dobra. Tędy idzie do tego zasilacza. Ja wam go podniosę, żebyście widzieli, jak to wygląda. Mamy 232 V, no bo pobawiłem się chwilę tym. I z tego zasilacza, muszę rękę zmienić, żeby to było lepiej widać. Z tego zasilacza, proszę bardzo, lampka się pali.
napięcie idzie, wchodzi tutaj. Tak to wygląda z pewnej odległości, żebyście mogli zobaczyć, że tu żadnych kabli nie ma. I dzięki temu to urządzenie jest w stanie się ładować. Żeby jeszcze pokazać Wam, jak to lepiej wygląda, teraz wyłączę zasilanie. Wyłączę zasilanie, czyli cały układ powinien się wyłączyć i powinno też przestać działać autozasilanie urządzenia. Widzicie? Przestało ładować, ponieważ tu przestało być AC. Włączę Wam jeszcze raz to AC. Nie wiem, czy się teraz dobrze dostroi napięcie. Trochę jest ryzyko. Kurde. Dobra, poszło. Idzie, widzicie? Idzie ładowanie, idzie napięcia, ale to wymaga dostrojenia, bo to jest autotransformator niestabilny. Także bardzo ważne, ale wyłączamy. 78% jest energii w tym momencie naładowane. Zobaczcie sobie. 78%. Także jutro pokażę Wam dokładnie co i jak, jeżeli chodzi o to urządzenie. I podam Wam te kody serwisowe, żebyście mogli zobaczyć. A teraz zapraszam Wam koniecznie na online, gdzie w tym momencie tu jest podłączona już żarówka. Mamy 78% i będziecie widzieli, że ten układ ma cały czas 78%. Do zobaczenia jutro.